Państwo, News 24. Zapraszam na szczegóły informacji. A zaczynamy od Forum Rynku Spożywczego i Handlu, które właśnie odbywa się w Warszawie. Na miejscu jest nasza reporterka Anna Lerczak. Aniu, co to za wydarzenie? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W następnym wejściu opowiem Państwu trochę więcej o samym wydarzeniu, natomiast teraz naprawdę jestem zaszczycona, bo mogę porozmawiać z panem prezesem firmy Hochland, Piotrem, tak pan powiedział, żeby do siebie mówić, pomimo to, że pan jest Niemcem. Pan się już nazywa, mówi o sobie Piotr, nie Peter. Peter Knauer, prezes Hochland Polska. Panie prezesie, moje pierwsze pytanie jest takie, bo czego ja bym się chciała tutaj dla moich widzów dowiedzieć na tym spotkaniu, na tej konferencji. Czy my się mamy obawiać tego, że niedługo nie będzie nas stać na jedzenie? Jak państwo funkcjonujecie w tej chwili w rzeczywistości, w której inflacja jest prawie 18% rok do roku? Czy ona będzie jeszcze większa i ile możemy się spodziewać, jeszcze podrożeją produkty? No rzeczywiście sytuacja nie jest prosta. Zacznę od tego. Inflacja, ale dla nas przede wszystkim w branży mleczarskiej, w której jesteśmy, wzrost cen mleka no był po prostu niesamowity. Powiem tak, z lipiec 21 na lipiec 22 wzrost o 65%. Jeśli pomyśleć o mleczarniach, to oczywiście to jest straszna rzecz, bo takie koszty, gdybyśmy, które głównego surowca, gdybyśmy je przekładali, czy chcieli przekładać na ceny detaliczne, no to po prostu wzrost jest niesamowity. Natomiast ponieważ to jest główny surowiec, w innych częściach naszego biznesu znaleźć odpowiednie kompensacje jest prawie niemożliwe. Dlatego obserwujemy taki wzrost cen również na produkty mleczarskie i muszę powiedzieć, że niestety, gdybyśmy tego nie robili, po prostu rolnicy przestaliby produkować, bo oczywiście to jest nasz łańcuch dostaw. U nich wzrosły ceny na pasze, u nich wzrosły ceny na nawozy, u nich wzrosły ceny na energię, na paliwo, czyli koszt wytworzenia jednego litra mleka no po prostu dramatycznie się powyższył. I z tym się borykamy i z tym no nie możemy sami dać sobie rady, tylko musimy myśleć wszyscy, jakie możemy stworzyć powiedzmy środki, żeby utrzymać tą inflację cenową na jakimś rozsądnym i możliwym dla konsumenta poziomie. No są na to sposoby, natomiast odpowiadając na pierwszą część pani pytania, ja się nie boję o żywność i o to, żeby ludzie nie mieli co jeść, bo myślę, że my znajdziemy sposoby, żeby w naszym asortymencie co zmieniać. Widzimy też pierwsze oznaki, że chyba jednak cena mleka się stabilizuje. No w końcu rynek działa, jeśli nie przeszkadzać mu za bardzo. Panie prezesie, czy myśli pan, że Polacy powinni się spodziewać w najbliższym czasie tego, że będzie trudno znaleźć pracę albo że ją może utracą? Jak to wygląda u państwa w przedsiębiorstwie? Czy myślicie państwo o tym, że trzeba będzie, to się tak mówi, optymalizować kwestie właśnie zatrudnienia? Ja myślę, że firma dobrze zarządzona, ostatnio ktoś mówił, dobrze zarządzona jest firma, która jest zarządzona zawsze, jak w czasach kryzysu. Czyli dbanie o to, żeby własne koszty funkcjonowania firmy nie wyszły w kosmos. Więc to nie jest tak, że my teraz zaczynamy się łapać za głowy i zaczynać myśleć. Oczywiście takie sytuacje kryzysowe prowadzą do tego, że człowiek się zastanawia, jak bardziej sfokusować się nad czymś. Na przykład jednym sposobem nie musi być optymalizacja tak zwana, jak pani to nazywała, personelu, bo to nie jest ten duży koszt. Jak mówiłem, u nas kosztem raczej jest mleko. U nas kosztem jest ogromne portfolio, które mamy. Więc myślimy na przykład o tym, żeby popatrzeć na portfolio naszych produktów, zwężać je, optymalizować w tym kierunku, zachowując te najlepiej rotujące. Zresztą powiedzmy tak, to robimy my i to robi handel za nas, jeśli my tego nie robimy. Czyli zwężanie portfolio, może wybór nie będzie tak, że jest 15 smaków, a jest tylko 13 smaków jakiegoś produktu i na tym zyskać jakieś synergie, jakieś efektywności produkcyjne, które nam pomogą. A jak działa na państwa to, że zaburzone zostały te łańcuchy dostaw? Czy państwo na tym w jakiś sposób polegacie na dostawach z zewnątrz? No, łańcuchy dostaw dotknęli chyba wszystkich, czasem w bardzo nieoczekiwany sposób. Dla nas na przykład nagle zaginął kwas cytrynowy.
Ktoś by pomyślał, no i co, co sery i kwas cytrynowy, ale to jest podstawa na przykład dla zakwaszenia wielu produktów. Albo niedawny wypadek z dwutlenkiem węgla, kiedy ktoś po prostu zadecydował, że nie będzie produkował węgiel. Oczywiście to są rzeczy, które nas dotykają i tu oczywiście to nas też zbudziło do takiej podwójnej aktywności, zastanawiać się nad alternatywnymi dostawcami, zastanawiać się nad uproszczeniem receptu, czyli po prostu tam, gdzie widzimy, że my nie możemy zapewnić solidną dostawę w naszym łańcuchu dostaw jakiegoś składnika, to próbujemy go zamienić czymś innym. A czy widzi pan szansę na inwestycje jakieś większe? Czy w ogóle jest przestrzeń na to, żeby planować inwestycje w dzisiejszej Polsce? Nie no, w Polsce powinniśmy zainwestować i to jest właściwie to, że mamy problemy energetyczne, w końcu jest też moim zdaniem skutkiem w pewnej części braku inwestycji w inne sposoby wytworzenia energii, mówmy wprost. Więc jeśli mówić ogólnie o Polsce, inwestycje w sektor energetyczny, w nowoczesne wytwarzanie energii, zwolnienie jednak też możliwości dla indywidualnego, dla indywidualnej produkcji energii, to na pewno jest ważne. I jeśli chodzi o Hochland na przykład, to my inwestujemy, właśnie podpisaliśmy bardzo długoletnią umowę dotyczącą fotowoltaiki, czyli w tym sektorze na pewno inwestujemy. W innych, które inwestowaliśmy przed tym, ja myślę, że w ciągu ostatnich lat Hochland zainwestował bardzo dużo w rozwój swoich technologicznych możliwości, więc tutaj mamy moim zdaniem dobrą bazę. Teraz należy ją eksploatować efektywnie, no i zobaczymy, jak będą lepsze czasy na gotówkę, to na pewno zaczniemy też również inwestować i dalej. Panie prezesie, a jeszcze jedno takie pytanie, bo był już taki trend, można powiedzieć, że przed tym całym kryzysem, tak zwany trend eko. Troszkę szliśmy bardziej w kierunku może żywności, jakichś zamienników, żeby no jednak nie eksploatować środowiska, może ze względu na to, że jakaś większa wrażliwość na zwierzęta była. I był taki trend już silny, że weganizm, że odejście nawet od mleka, sera. Czy to w tej chwili jest w dalszym ciągu ważne dla konsumentów? Czy ten trend raczej słabnie, czy rośnie? Jak pan widzi przyszłość tego trendu? Po pierwsze, myślę, że to są trendy, które będą i nadal istnieć. One się bardzo szybko rozwijały w sytuacji, kiedy u konsumenta kieszeń była ok i on mógł sobie pozwolić, bo nie łudźmy się, oczywiście na dzień dzisiejszy produkcja produktów zamiennych tak zwanych, czyli mięso z laboratorium, czy z drukarki 3D, czy produkty a la mleczne, nie zawsze są tańsze niż odpowiedniki mleczarskie. Natomiast dzisiaj oczywiście widzimy, że jest zahamowanie w sprzedaży tych produktów, ale nie powiedziałbym, że to jest na długo i na stałe. Na pewno będzie to jakiś element. Ale w ogóle mówiąc, ja uważam, że i wegańskie rzeczy, w których my zresztą jako Hochland jesteśmy zaangażowani, mamy brand Simply V, działamy jeszcze, współdziałamy z innymi spółkami, które w tej sferze działają, czyli zamienniki białek zwierzęcych przez białka roślinne. My w tym działamy i ja myślę, że trzeba też uwzględnić, że to dopiero się zaczęło, no nie wiem, 10-20 lat temu. A ile my już produkujemy sery? 7 tysięcy lat produkujemy sery. No to dajmy trochę czasu tym zamiennikom. Więc ja myślę, że to będzie. Myślę, że będzie trochę mniej hałasu i szału, ale zajmie to twardą niszę chyba w sektorze, w koszu klienta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Peter Knauer, prezes Hochland, był moim i Państwa gościem. Do zobaczenia przy kolejnym wejściu. Miłego dnia dla Państwa. A my dziękujemy Aniu za te relacje. W tym serwisie informacyjnym to już wszystko, ale już za chwilę kolejne informacje i komentarze w News24. Proszę zostać z nami.